Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na prezentacji Musier Quizy Smart. To jest pierwsze urządzenie Lidlomixa połączonego właśnie z Wi-Fi oraz Google. Także mamy inteligentne urządzenie, a już zobaczymy, jak wygląda w środku. Tak wygląda właśnie pudełko od zewnątrz. Widać nową teksturę, ładne elementy. Możemy zobaczyć, co taki nasz robot ma w środku. Wszystkie elementy możemy zacząć otwierać. Robimy to w miarę szybko. To jest pierwsze otworzenie tego, także potrzebuję nożyka do tego. I na pierwszy rzut oka rzuca się właśnie instrukcja. Jest pierwszy nasz kartonik. Dużo styropianu. O, super. Chyba w tym momencie będę potrzebował pomocy, więc widzimy się za chwilę. Już sobie poradziłem z kartonem. Zobaczymy, jak wygląda to w środku. O! Co się pierwsze rzuca w oczy? Duży, piękny ekran 8-calowy. I mi się wydaje, że nawet większy niż w Thermomixie. Ponoć to urządzenie jest lepsze niż Thermomix, także myślę, że wypróbujemy, zobaczymy, jak działa i na pewno dam Wam znać w następnym filmie, co takiego można ugotować. Ja jestem facetem, który nie ma czasu na gotowanie, ale myślę, że z tym sprzętem jakoś sobie poradzę w pracy czy poza pracą, właśnie w domu, kiedy będę mógł sobie przygotować jakieś danie. Okej, to co? Jeszcze mamy tutaj jeden kartonik. Zobaczenia, co tam jest. Mi się wydaje, że... To są specjalne właśnie karki na parę. Tutaj brakuje. Zobaczymy. Tak jak myślałem, jest gotowanie na parze, też zdrowo, szybko, jak ktoś ma małe dzieci, na pewno się przyda. Tak, jest mała tarka i jest większa. Okej, zaraz zobaczymy, jak pierwsze wrażenie z pierwszego uruchomienia. Zapraszam. I w tym momencie będziemy uruchamiać pierwszy raz naszego Musier Quizy Smarta. Z boku zobaczymy, czy się uruchomi. Jest pierwszy ekran Musier Quizy Smart. Zobaczymy, jak szybko się uruchamia. Oczywiście w poprzedniej wersji nie było tej rączki, nie można, czego bardzo ponoć brakowało. Teraz w tym momencie już to jest. Oczywiście jest też miarka. A w środku płaszcz do wyrabiania. I taki koszyczek. To jest jeszcze mega fajne. To, że jest miarka. W poprzednich wersjach było co litr, a tutaj mamy co pół litra. Ok, wybieramy język polski. Wybierz kraj. Polska.
Mhm. I teraz musimy podłączyć z naszą siecią Wi-Fi. Już zaraz do Was. Wracamy. I po wpisaniu hasła do Wi-Fi pokazuje się coś takiego. Jest. Zaloguj się, zarejestruj się. Klikamy zarejestruj się. Albo jak ktoś ma konto, możemy też się zalogować. Ok, teraz wpiszemy adres mail lub numer telefonu. I za chwileczkę do Was wracam. I już wróciliśmy po zalogowaniu na konto Lidla. Klikamy OK. I patrzymy tutaj nasze przepisy. Tutaj można znaleźć programy automatyczne. OK. Zupy, dania. Sałatki, dodatki, dania główne, potrawy dla niemowląt. O! O, coś mi się tutaj podłączyło. Pobierz przeciw do tego do ulubionych. Ok. Tutaj możesz podzielić się przepisem ze znajomymi. Ok. Tutaj możesz wybrać wielkość potrawy, liczbę porcji. Ok. I mus gruszkowo-śliwkowy. Co potrzebujemy? Jedna druga gruszki, 50 gram śliwek, jedna łyżeczka oleju rzepakowego, dwie łyżeczki pełnoziarnistych płatków ryżowych. Ok, mamy tutaj całą instrukcję i na pewno będzie nam pokazywać krok po kroku, co mamy robić. I wartości odżywca. Wartość energetyczna, białko wygląda na tłuszcz. OK. Mamy napoje, smoothie, sok na odporność. O, widzisz? Soki też można robić. Spielone mleko, kawa. Pokaż wszystkie napoje. Coś nie jestem intuicyjny z tym wyświetlaczem, ale to muszę się chyba nauczyć. Krakowski mecenas. Może dwoma palcami? Chyba dwoma. Lemoniada cytrynowa. Shot imbirowy Marione Eger. Raffaello. Mrożona czekolada na szybko. Wow. Likier mango. Shake bananowo-waniliowy. O, to chyba będzie moje ulubione. Dobra, idziemy dalej. Oj, chyba coś z tym dwoma palcami. Katalońska potrawa z owocami morza. O, dania wegetariańskie i wegańskie są też. Desery, wypieki, śniadania. O, ja bardzo nie lubię robić śniadań. Chyba już polubię je robić. I kolacje. Przystawki. Kuchnia niemiecka, kuchnia francuska, włoska, polska, hiszpańska. Jakiś nowy przepis. Tak wygląda od środka przepisy. Możemy jeszcze tutaj zobaczyć moje przepisy. Pania tygodniowe, ulubione, przygotowania. Ustawienia podręcznik. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj można znaleźć przepisy. Super. Jest i waga. Gotowanie do własnego przepiekania. Gotowanie na parze. Gotowanie jaj. Wolne gotowanie, fermentowanie, turbo. Miksuj na purę. Smoothie. Gotowanie ryżu po dużej wodzie i płukanie. Super. No to widocznie jest trochę tych funkcji. No ale zobaczymy teraz w praktyce, jak się sprawuje. Czekajcie na następne nagrania. Zobaczymy, co tu można dobrego zrobić w naszym nowym urządzeniu.
Do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć.